Próba mikrofonu. Cześć wszystkim. Dajcie znać, proszę, czy mnie widać i słychać. Jak możecie napisać na czacie, to będę wdzięczny. Mam jeszcze parę minut. Widać i słychać, super. Dziękuję, Natalia. Tutaj też, jak będziecie mieć pytania w trakcie, to możecie pisać na czacie. Postaram się albo na bieżąco, albo później na końcu na nie odpowiedzieć. Mamy jeszcze 5 minutek. Jeśli już teraz macie jakieś pytania, to zapraszam. Możemy te 5 minut dobrze wykorzystać. Nie, jeszcze tylko zabiję mój telefon, żeby to nie przeszkadzał. Chociaż generalnie i tak używam go w trybie cichym. Nie, siadał nie będę, bo od tego siedzenia w domu już ostatnio mi kręgosłup boli. Czy webinar będzie dostępny do obejrzenia? Tak, będzie dostępny później. Tak. Na funnymoney.pl łamane przez materiały. Tam jest taka kategoria szkolenia online, szkolenia. I tam możecie kliknąć sobie do playlisty na YouTubie, gdzie są nagrania z wszystkich webinarów. Może nie wszystkich, ale z większości webinarów, które prowadzę ja, czy ktokolwiek inny. Dobra, jest nas coraz więcej. Mamy jeszcze chwilkę, to zaraz będziemy startować. Prezentacja dzisiaj ma 9 slajdów, łącznie z początkowym, który widzicie w tej chwili, oraz z końcowym. Więc myślę, że te 32 minuty spokojnie zdążymy zrobić. Ostatnie 2 minutki i startujemy punktualnie o 12. Jeśli będziecie mieć jakieś pytania, to wbijajcie tutaj na czacie, wpisujcie na czacie. Webinar, jak coś, będzie nagrywany i później będzie udostępniony na funnymoney.pl, łamany przez materiały. Tam jest taka kategoria. Tam jest taka kategoria właśnie szkolenia i tam możecie znaleźć linka do wszystkich webinarów. No dobra. Cześć Michał, dobry den. To dobry den to mi się kojarzy z taką bajką chyba na to. Dobry den, ja jestem Kretek. Nie wiem dlaczego, takie mam skojarzenie. Dobra, ostatnie sekundy, u mnie jeszcze jest 59 i zaraz będzie start. Dobra, startujemy. Mamy godzinę 12.
Możemy zaczynać. Cześć wszystkim, miło mi Was powitać na kolejnym webinarze FaniMani. 32 minuty. 32 minuty, bo kiedyś tak wymyśliłem po prostu, że 32 minuty to jest w miarę rozsądny czas, żeby się przy na czymś można było skupić przez krótszą chwilę, dłuższą chwilę. I to z drugiej strony też powoduje, że ja sprężam się, nie gadam tyle i skupiam się na najważniejszych rzeczach. Dobra, jeśli będziecie mieć pytania, webinar będzie nagrywany, więc jak coś później będzie udostępniony. Jeśli będziecie mieć pytania, to wrzucajcie tutaj na czacie, albo w trakcie, albo na końcu postaram się odpowiedzieć. Dzisiaj w dużej mierze skupię się na potencjale FaniMani i na tym, dlaczego akurat teraz, czyli w czasach, można powiedzieć, koronawirusa, warto się tą formą pomagania zainteresować. Przede wszystkim, jak pozyskujecie w waszych organizacjach pieniądze? Tak zacząłem się nad tym zastanawiać i jest takich kilka, powiedzmy, ogólnych stwierdzeń. Oczywiście są to wpłaty darowizn, jakieś zbiórki online czy offline, podczas na przykład wydarzeń, które organizujecie. Są to projekty, czy granty, czy jakieś rzeczy, które robicie, nie wiem, z lokalnym samorządem na przykład. Aukcje charytatywne są taką formą. I FaniMani de facto jest jak gdyby kolejną taką formą pozyskania pieniędzy dla waszej organizacji. Czyli to jest procent od zakupów online. Ten procent tutaj jest celowy, bo to nie jest 1%. Nie mylić z 1% podatku. O, widzicie, 1% podatku. Taka ważna pozycja, zapomniałem mi tutaj dodać. Ale nie mylić FaniMani, że to jest 1%, bo ten procent w każdym sklepie jest różny. Średnio to jest 2,5% od wartości zakupów. I teraz taka najważniejsza informacja, bo policzyłem to dzisiaj, przygotowując prezentację, jaki jest potencjał FaniMani, czyli jakby pomyśleć, nie wiem, że to jest taki grant, który wychodzi co roku, czy jest dostępny co roku, to ile tego grantu jest dostępny dla organizacji społecznych? 1,25 miliarda złotych rocznie. Tak, bo jeśli policzymy 2,5% średnio z 50 miliardów obrotu na rynku e-commerce, te 50 miliardów obrotu to jest 2019 rok, 39 było w 2018, to daje to kwotę 1,25 miliarda złotych rocznie. Okej, to są oczywiście idealne warunki, czyli że wszystkie sklepy, które są w tym uczestniczą, że wszyscy, którzy kupują w internecie, wspierają organizacje społeczne, ale dobra, nawet zróbmy z tego 10%, to i tak mamy 125 milionów złotych w darowiznach od zakupów online. I co roku. A dodatkowo jeszcze rynek zakupów w internecie rośnie średnio na ten moment około 15-20% rocznie, czyli będzie ta kwota się zwiększała. Zwłaszcza teraz, w obecnych czasach, gdzie zakupy internetowe zrobiły się bezpieczniejsze. Czyli jak 5 lat temu startowaliśmy, to Wam powiem, że no, było kilka małych organizacji, które uwierzyły, że to jest potencjał. I one dzisiaj po tych paru latach tak na dobrą sprawę niewiele już robią. Oczywiście gdzieś tam przypominają się, że można ich wspierać w ten sposób, ale mają grupę kilkunastu, kilkudziesięciu, czasami kilkuset wspierających, którzy przy okazji zakupów wspierają ich organizacje i co kwartał odbierają kilka tysięcy złotych w darowiznach. Więc to jest potencjał, ja bym powiedział, że ogromny, ale oczywiście nie od razu Kraków zbudowano. 18 milionów Polaków kupuje w internecie. I teraz pomyślcie o tym, że taki właśnie przeciętny nabywca wydaje 2800 zł rocznie, czyli to jest mniej więcej 70 zł. Czyli taka jedna osoba, która wspiera Was w internecie, przy okazji zakupów w internecie, jest dla Was, dla Waszej organizacji, to jest 70 zł darowizny rocznie. Oczywiście średnio, bo są tacy, którzy robią dużo, dużo więcej, są tacy, którzy robią mniej. Mamy takich użytkowników, którzy korzystając z FaniMani już teraz przekazali po kilkanaście tysięcy złotych do organizacji.
I tak pomyślcie sobie o tym, że nie wiem, każdy z, nie wiem, ile macie fanów na przykład na Facebooku, ile macie, nie wiem, na Instagramie followersów. I z tego, nie wiem, 10 osób to jest 70 zł, a jeśli 100 osób będzie was wspierać, to jest 7 tysięcy. Oczywiście to jest średnia, dlatego że możecie mieć na przykład w waszej grupie osoby, które bardzo dużo kupują w internecie, albo też robią, nie wiem, dużo rezerwacji w hotelach online i tam są dużo wyższe darowizny, więc ta kwota będzie wyższa, jak później przeliczycie na jedną osobę. Czyli myślcie o tych zakupach, zachęcam do myślenia właśnie o tej formie pomagania właśnie w ten sposób, że to jest każda jedna osoba, która dołączy, to jest 70 zł darowizny rocznie i to ani was, ani tej osoby nic więcej nie kosztuje, czyli ta osoba, która was wspiera w ten sposób, ona nie ponosi z tym żadnych kosztów, bo robi zakupy tak, jak robiła obecnie, a część z tych pieniędzy, które i tak wydaje na te zakupy, trafia po prostu do was. Czyli to nie jest tak, że my, że Funny Money, że jak ktoś zacznie korzystać z Funny Money, to nagle przesunie i przestanie na przykład wam wpłacać darowizny, bo to jest forma pomagania, która go nic nie kosztuje. Po prostu taka dodatkowy sposób na to, żeby wesprzeć waszą organizację. I obecna sytuacja, czyli można powiedzieć, że koronawirus, który spowodował przede wszystkim to, co jest poniżej, no 37% badanych według tutaj badań Rzeczpospolitej uważa, że zakupy internetowe są bezpieczniejsze niż w sklepach stacjonarnych. I zresztą pewnie to widzicie. To jest coś, co zadecydowało, że wiele osób w tym okresie czasami po raz pierwszy zastanawia się nad tym i zaczyna robić zakupy online. Dołączają do grona tych 18 milionów Polaków, czyli teraz już pewnie więcej, którzy kupują w internecie. I dla porównania 240% wzrostu, jeśli chodzi o kategorię delikatesy, 1 do 15, tutaj marca zabrakło, 1 do 15 marca 2020 względem 1 do 15 marca 2019. O 240% wzrosła liczba zamówień. Oczywiście są kategorie, w których ona spadła, typu rezerwacje w hotelach, ale generalnie, jeśli się popatrzy na zakupy w internecie teraz, od kiedy nastąpiła izolacja, to są to wzrosty. Oczywiście to jest największy wzrost w delikatesach, czyli w takich rzeczach najbardziej ludziom potrzebnych, ale duży też wzrost jest w elektronice, bo ludzie zaczynają pracować z domu, bo dzieci uczą się w domu i w związku z tym potrzebna jest, nie wiem, drukarka, żeby wydrukować tusze do tej drukarki, potrzebny jest, nie wiem, być może jakiś nowy komputer albo dodatkowy komputer, bo nie było takiej wcześniej takiej sytuacji, że każdy z domowników potrzebuje komputer do tego, żeby jedni pracować, drudzy, żeby się uczyć. Więc to jest kategoria również elektronika, która również wzrasta w tym okresie. No i przede wszystkim najważniejszy argument. Te osoby, które kupują w internecie, one i tak kupią, bez względu na to, mieliby skorzystać z Funny Money, czy nie, oni i tak kupią, czyli i tak wydadzą te pieniądze w internecie, a Funny Money ich nie kosztuje. Więc można powiedzieć, że trzeba się śpieszyć, dlatego że za chwilę oczywiście te zakupy online troszeczkę spadną, nie wiadomo, jak później będzie wyglądała sytuacja, dlatego ja zachęcam do tego, żeby działać już teraz, żeby wejść do materiałów, które przygotowujemy i skorzystać z nich i po prostu wrzucić je do waszego Facebooka, czy wysłać mailem, czy w innej formie promować. Jak działa Funny Money? Tak dla osób, które są nie wtajemniczone, albo tak, żeby przypomnieć. Każdy, kto robi zakupy w internecie i korzysta z Funny Money, płaci tyle, co zawsze, tak? Czyli jeśli, nie wiem, wydaje 100 zł w jakimś ole-ole, czy tam 1000 zł w ole-ole, to czy to zrobię z Funny Money, czy to zrobię bez Funny Money, płacę tyle samo. I średnio 2,5% trafia do organizacji społecznej, czyli jeśli wy chcielibyście powiedzieć komuś, kogo spotykacie,
jak działa Funny Money, robisz zakupy w internecie, a średnio 2,5% z tego, co i tak zapłacisz, bo nic więcej ciebie to nie kosztuje, to trafi do nas. Tak? Bardzo najprostsze ogólne wyjaśnienie. I teraz Funny Money jest dostępne na komputerze i na telefonie i na tablecie. Oczywiście my korzystamy tutaj z włączę się na udostępnianie pulpitu. Zobaczę, czy widać mi podgląd. Widać mi podgląd. Nie tego, co trzeba oczywiście, ale dobra. Można oczywiście, jeśli ktoś bardzo, nie wiem, nie lubi dodawać do swojego komputera żadnych rozszerzeń, to można oczywiście wejść na Funny Money przez sklepy i przejść do sklepu. Ale widzimy, że osoby, które mają po prostu rozszerzenie, czyli tak zwaną przypominajkę Funny Money, robią po prostu 5 razy więcej darowizn. Nie będę pokazywał w tej chwili, jak ona działa. Możecie sobie wejść na Funny Money przez aplikację i obejrzeć sobie filmik. Druga opcja to jest na telefonie i na tablecie. Działa to inaczej niż rozszerzenie do przeglądarki. To jest po prostu aplikacja mobilna Funny Money, która umożliwia po prostu robienie zakupów w sklepach, które są naszymi partnerami i wspieranie waszej organizacji. Jeśli będziecie mieć jakieś pytania, no to wrzucajcie proszę na czacie. Ile to kosztuje? Bo czasami zdarzają się, że tak, dostajemy takie pytania, ok, ale pytania dostajemy od organizacji przeważnie, ile to kosztuje? To nic nie kosztuje. My po prostu finansujemy działanie Funny Money z budżetów reklamowych tych partnerów, z którymi działamy. Dzięki temu ta forma wsparcia jest zarówno dla was, córka mi zostawiła zabawkę i teraz się bawię, przepraszam. My dla was to po prostu jesteśmy w stanie udostępnić bezpłatnie, tak? Czyli was jako organizację to nic nie kosztuje, tego wspierającego, czyli tego, który robi zakupy w internecie, też to nic nie kosztuje. Od razu też powiem, dla tych, którzy jeszcze tego nie wiedzą, te darowizny, które możecie sobie podejrzeć na waszym koncie organizacji po zalogowaniu się, one się kumulują i po zakończeniu każdego kwartału my robimy wypłaty dla każdej organizacji, która ma zebrane minimum 100 zł właśnie w tych darowiznach od zakupu. Także 4 razy w roku wypłacamy te środki, które są zebrane i które zostały już opłacone przez partnerów, wypłacamy do was, do organizacji po prostu jako darowizna na konto bankowe. I teraz najważniejsza rzecz, jesteśmy już na slajdzie 8, najważniejsza rzecz to materiały, coś co robimy systematycznie od lat, a od stycznia zmienił się sposób, w jaki to robimy. Mianowicie przygotowujemy materiały na cały miesiąc do przodu. To są materiały, Funny Money PL łamane przez materiały, albo możecie wejść na Funny Money i tutaj jest sekcja materiały promocyjne. I w momencie, gdy nie wiem, jesteście zalogowani na Funny Money albo będziecie mieć wybraną swoją organizację, to możecie tutaj pobrać, myślę, że to już jest kilkaset różnego rodzaju materiałów, które pomogą wam dotrzeć do osób, które was, nie wiem, śledzą w internecie albo do których, nie wiem, chcecie wysłać wiadomość czy wchodzą na waszą stronę internetową. To są materiały, które wam po prostu pomogą przekazać informacje o tym, że można was wspierać przy okazji zakupów. My tutaj wrzucamy materiały na konkretne miesiące, dlatego że w każdym miesiącu są różnego rodzaju okazje do wspierania, tak? Teraz mamy okazję taką, że można zostać w domu i bezpłatnie pomagać. Oczywiście jakbym miał wybraną organizację, to mogę pobrać sobie tą grafikę z logotypem. Tych okazji oczywiście jest tutaj bardzo dużo. Tu możecie znaleźć takie grafiki, które są bardziej ogólne, takie, które uświadamiają tym osobom, które spojrzą na to, że w każdej kategorii, czy oni zamawiają jedzenie przez internet, czy nie wiem, bukują hotel, czy
robią jakieś, nie wiem, zakupy dla swojego zwierzaka, czy kupują jakąś elektronikę, czy cokolwiek innego. Każdy z tych zakupów się liczy po prostu jako darowizna dla waszej organizacji. Tutaj znajdziecie też, ponieważ kwiecień jest oczywiście miesiącem 1%, znajdziecie też takie materiały, które pomogą wam z jednej strony podziękować tym, którzy was wsparli tym 1% podatku, z drugiej strony też informują o tym, że 1% podatku tutaj, a średnio 2,5% przy okazji zakupów w internecie. Zachęcam też do obejrzenia takiej kategorii jak filmy promocyjne, bo w tych filmach promocyjnych raz, że filmy, można powiedzieć, dobrze chodzą po internetach, czyli są dużo częściej oglądane, dużo częściej się pojawiają na tablicach użytkowników. I te filmy, które tutaj znajdziecie, również możecie pobrać z waszym logotypem. Tu jest na przykład taki film 1% podatku i praktycznie na każdym z tych filmów gdzieś tam na początku czy na końcu pojawia się logotyp waszej organizacji. Tak jak powiedziałem, tych materiałów jest tutaj kilkaset, także zachęcam do tego, żeby po prostu sobie przejrzeć każdą z tych kategorii i zobaczyć to, co wam pasuje. Oczywiście w kategorii kwiecień, tej najbliższej, tej, która już startuje od jutra, można powiedzieć, znajdziecie to, co my sugerujemy oczywiście. Możecie też sobie wejść na pod taki adres jak funnymoney.pl, łamane przez kalendarz. I to jest kalendarz okazji do pomagania. Czyli to jest taki kalendarz, w którym wrzucamy informacje o tym, kiedy dane materiały powinny zostać opublikowane. To ma duże znaczenie, kiedy? Dlatego, że co do zasady zalecamy publikację materiału 2 tygodnie przed okazją. Czyli jeśli mamy Dzień Kobiet 8 marca, to w ostatnim tygodniu lutego najpóźniej powinniśmy opublikować informację: kupujesz prezenty na Dzień Kobiet, przy okazji wspieraj naszą organizację. Czyli co do zasady 2 tygodnie wcześniej. Ale w związku z aktualną sytuacją jest też tak, że wiele sklepów opóźnia wysyłki. Więc teraz nawet zachęcamy, żeby myśleć o tym 3 tygodnie, w niektórych kategoriach nawet 4 tygodnie wcześniej. Mówić o tym, że przy okazji, że za miesiąc jest jakaś tam okazja zakupowa. Może warto już teraz pomyśleć, przy okazji nas wesprzeć. To ma dodatkowy taki aspekt, bo jeśli wy publikujecie taką informację i na przykład ktoś nie pamiętał o tym, że nie wiem, za jakiś czas, nie wiem, będzie Dzień Kobiet, czy będą święta, czy warto już pomyśleć o jakichś zakupach świątecznych, a może jakichś rzeczach, nie wiem, do ogrodu, to pełnicie taką rolę, można powiedzieć, takiego gdzieś tam przypomnienia, tak? Czyli przypominacie trochę o tym, tym waszym wspierającym, przypominacie o tym, że to już jest czas, kiedy można się zastanowić nad tym, jakie zakupy zrobić. Można też zrobić to ze spokojem, a nie na ostatnią chwilę. Dlatego zachęcam o tym, żeby myśleć o tych, żeby przeglądać sobie ten kalendarz, patrzeć, co tutaj w tym kalendarzu zamieściliśmy, jakie się święta zbliżają. No, na święto pracy, może ktoś ma jakiś pomysł na prezent na święto pracy, ale myślę, że nie wszyscy go w ten sposób prezentowo obchodzą. Ale tutaj myślę, że znajdziecie takie inspiracje różnego rodzaju, które pomogą wam zaplanować komunikację w social mediach, w połączeniu oczywiście z tymi materiałami, które znajdziecie na stronie. I w zasadzie powiedziałbym, że jeszcze tylko ostatni slajd został. Czy macie jakieś pytania? Bo było bardzo szybko dzisiaj. Już 20 minut minęło. Jeśli są jakieś tematy, które chcecie, żebym poruszył na przykład, czy to w tej chwili, czy na przykład na następnym webinarze,
To możecie napisać teraz na czacie, czy też napisać po prostu do mnie na marek@fanimani.pl i ja postaram się przygotować czy odpowiedzieć. Jeśli macie jakieś pytania dotyczące tego, jak promować Fanimani, jak z jakich materiałów korzystać, kiedy to robić, to też zachęcam do zadawania pytań. Jeszcze zobaczmy, udostępnię na chwilę mój ekran. Wrócimy sobie do tych materiałów promocyjnych. Tak na dobrą sprawę, jeśli chcecie, to z tych materiałów promocyjnych mogą też korzystać na przykład właśnie wolontariusze bez problemu. Oni nie muszą się logować, tak? Można zrobić to w ten sposób, że wybiorę sobie jakąś organizację, czyli nie wiem, wasz wolontariusz na przykład wybierze organizację, znajdzie tę organizację, kliknie wspieram i w tym momencie na pasku do góry pojawi się wybrana organizacja. To jest jakby informacja o tym, że jest wybrana, wspierana organizacja tutaj na pasku do góry. Wtedy, gdy przejdziemy do materiałów promocyjnych, wtedy na przykład wasz wolontariusz może wybrać sobie jakieś materiały, kliknąć sobie na grafikę z logo. I wtedy taką grafikę może od razu z logotypem waszej organizacji też pobrać i na przykład wrzucić ze swojego konta osobistego. Tomasz pyta, czy możemy jako organizacja kupować niezbędne produkty dla siebie i jednocześnie sami się wspierać? Jasne, oczywiście. Wszystko, co jest zakupem internetowym, nieważne kto to tak na dobrą sprawę robi, może być jak gdyby formą wsparcia dla was. Czy pracownicy też mogą kupować? Jeśli dobrze wita ciebie, rozumiem, pracownicy organizacji, w zasadzie każdy, kto kupuje w internecie, może was po prostu wspierać. To tak na sprawie nie ma znaczenia, czy ktoś jest, nie wiem, pracownikiem organizacji, czy nie jest pracownikiem organizacji, ktoś, nie wiem, jest pracownikiem, nie wiem, naszego partnera, tak, czy sklepu internetowego i robi zakupy w internecie, jak najbardziej może wspierać. Osobną kategorią można powiedzieć, że są też zakupy firmowe. Nie mamy takiej osobnej kategorii zakupy firmowe, ale w materiałach social media znajdziecie takie materiały, które sugerują, żeby na przykład, tutaj teraz tego nie widzę, ale właśnie przy okazji zakupów firmowych, tak, czyli jakieś tusze, materiały biurowe i tym podobne rzeczy. Jednym z naszych partnerów jest sklep na przykład Doktor Tusz i tam wiele firm się zaopatruje, w ten sposób wspiera organizację. Czy firmy mogą kupować dla siebie, czy tylko dla osób indywidualnych? Jasne, to nie ma to większego znaczenia. Firmy mogą kupować po prostu dla siebie. Tutaj gdyby nie ma ograniczeń, znalazłem ostatnio w jednym sklepie takie ograniczenie, że jeśli jest faktura na firmę, no to darowizna się nie naliczy, ale to jeden wyjątkowy sklep i takie informacje zawsze są podawane na przypominajce, czy też na stronie partnera, jak wejdzie się do sklepu. Ale generalnie tak, jeśli nie wiem, bierzecie fakturę na firmę, czy działalność, czy coś innego, to jak najbardziej nie ma to znaczenia, czy to jest faktura Paragon, czy to jest osoba indywidualna, jest klientem kupującym, czy firma. Wiele firm może też wspierać was przy okazji rezerwacji. Teraz oczywiście rezerwacje przez Booking padły dosyć mocno, ale pewnie za jakiś czas to wróci do... z powrotem się podniesie, można powiedzieć. No i na przykład jeśli firma wysyła handlowców w teren, no to za każdym razem, gdy rezerwuje dla nich hotel, mogą zrobić to przez Fanimani i w ten sposób wspierać waszą organizację.
To wam jeszcze teraz przy okazji też powiem. Zmieniliśmy ostatnio na stronie właśnie taką jedną rzecz i zmieni się to też na profilach organizacji niedługo, że jest, nie ma tak naprawdę sprawy pod strony przypominajka, tylko jest pod stronę aplikacje, po to, aby uświadamiać użytkownikom, że z jednej strony mogą pomagać na komputerze, z drugiej strony mogą pomagać również na telefonie czy tablecie, czyli ściągając po prostu aplikację mobilną. Widzimy już teraz, że wzrosła liczba instalacji aplikacji mobilnych dzięki takiej zmianie, bo wcześniej na tej stronie była tylko i wyłącznie informacja o przypominajce. I będziemy pewnie niedługo też na profilach organizacji wprowadzać taką zmianę, dlatego że my śledzimy, jak się użytkownicy tam zachowują, jak tak na dobrą sprawę konwertują, czyli ilu z nich po wejściu na stronę instaluje tą przypominajkę, czy instaluje, przechodzi do instalacji aplikacji mobilnej. No i dbamy o to, żeby to tych osób było po prostu jak najwięcej. No dobrze, jeśli macie jeszcze jakieś pytania, to jestem tutaj dla was. Przy okazji też powiem wam, że no, nie wiem, niektórzy pewnie wiedzą, może nie wszyscy, ale misja Fanimani jest trochę szersza niż tylko i wyłącznie te darowizny zakupu w internecie. Nasza misja jest po prostu tworzenie narzędzi, które pozwalają organizacjom społecznym pozyskiwać fundusze online. I z tego też powodu oprócz Fanimani mamy takie narzędzie jak FaniPay, czyli pierwszy w Polsce system płatności dla organizacji społecznych. Takie właśnie wpłaty na stronach organizacji, wpłaty darowizn na stronie organizacji. Jeśli potrzebujecie czegoś takiego, to zapraszam. Program FaniSeo, który jest dostępny w panelu organizacji, na chwili obecnej troszeczkę on zwolnił z uwagi na to, że niektórzy reklamodawcy wstrzymują po prostu niektóre działania w tych niepewnych czasach. Program FaniSeo po prostu polega na tym, że jeśli wasza strona ma dobre wyniki w Google, czyli jeśli jest dobrze pozycjonowana, to ona jest wartościowa również dla potencjalnych reklamodawców. I za umieszczenie linków określonych reklamodawców możecie dostawać darowizny dla waszej organizacji. Oraz startujemy teraz jeszcze z serwisem stron dla NGO. Myślę, że w przyszłym tygodniu będzie to już, że tak powiem, live. Będziemy o tym informować, gdzie w prosty sposób będzie można stworzyć po prostu stronę dla organizacji i ją po prostu uruchomić dosłownie w 15 minut. Taki mam ambitny plan, że tą stronę będzie można stworzyć w 15 minut. Oczywiście w jakimś tam zakresie, może nie tak rozbudowanym jak przepraszam, jak nie wiem, fanimani.pl, ale co do zasady będzie można taką stronę stworzyć. Także wśród tych narzędzi Fanimani jest dla organizacji jest trochę więcej. Jest też coś takiego jak widget. I teraz wam pokażę, ponieważ o właśnie 1% podatku. Jeśli zbieracie 1% podatku, to zhp.wołomin.pl, znaczy albo wołomin.zhp.pl. To mamy właśnie taki widget, który myślę, że może wam się przydać. On działa w ten sposób, właśnie, w ten sposób działa, czyli w momencie, gdy zainstalujecie go sobie na stronie, to macie możliwość zrobienia takiego, to się chyba fachowo nazywa splash screen, czyli zanim ktoś wejdzie na stronę, zobaczy fotkę i zobaczy czy informacje o tym, że można wam przekazać 1% podatku i można przejść do wypełnienia PIT-u online albo kliknąć nie dziękuję, wyłączyć ten komunikat. I wtedy taka informacja zostaje tutaj sobie na tym pasku górnym i sobie ona wisi. Możecie oczywiście dostosować kolorystykę, dostosować linka, do jakiej strony prowadzi taki widget. Także to jest coś, co może wam pomóc po prostu w pozyskaniu też 1% podatku. Znajdziecie to w panelu organizacji po zalogowaniu. Tam jest zakładka widget,
i tam znajdziecie wszystkie niezbędne informacje. A tu przy okazji też widać wpłaty FunnyPay. Z nowości w FunnyPay, które ostatnio wprowadziliśmy, to również darowizny cykliczne. W tej chwili chyba to nie jest tutaj widoczne, informacja o tym, ale pewnie na dniach to wrzucimy i będzie można zobaczyć, jak po prostu to działa. Jest taka strona 7grzechów.org fundacji Podaj Dalej z Konina i oni mają właśnie coś takiego uruchomionego. Jak sobie zobaczycie, tutaj mają opcję, można po prostu 1%, można po prostu wspierać miesięcznie, a nie tylko jednorazowo. Czy w tym 1% pobiera bezpośrednio numer KRS, który mam w profilu, czy można podać inny numer KRS? Można podać inny numer KRS. Tak, to są dwie rzeczy. W panelu organizacji, w ustawieniach profilu, jedna rzecz to są jak gdyby dane waszej organizacji, czyli wasz KRS i wszystkie wasze dane, a tam jest dodatkowo taka zakładka 1% i tam możecie wpisać inne dane KRS i dane też celu szczegółowego, jeśli chcecie. Możecie, nie wiem, jeśli współpracujecie z jakimś serwisem, my akurat domyślnie mamy ustawiony PITAX, ale jeśli współpracujecie z jakimś serwisem, to również możecie tam po prostu wstawić linka do kierującego do tego serwisu, gdzie ktoś wypełnia PIT i przekazuje wam procent. No dobrze, 12.32, czy moje 32 minuty minęły. Jeśli będziecie mieć jakieś pytania, to po prostu napiszcie do mnie, czy jakoś tam się odezwijcie, czy tam znajdziecie mnie na Facebooku. Zachęcam też do dołączenia do naszej grupy, jeśli jeszcze nie jesteście na Facebooku Fundraiserze Funny Money. Tam znajdziecie takie bieżące informacje, co się dzieje, co tam nowego. No i oczywiście możecie zapytać o jakieś kwestie, które was nurtują. A jak coś, to słyszymy się pewnie za miesiąc. Mam nadzieję, że sytuacja będzie wtedy już wyglądała co najmniej bardziej optymistycznie niż w chwili obecnej. No i trzymajcie się zdrowo, tak? Wy i wasi bliscy, żeby nic wam nie było, żeby was tutaj żadne choroby nie dotknęły, kompletnie żadne, bo myślę, że to nie jest też czas na to, żeby chorować na cokolwiek innego, bo wycieczka do szpitala może stanowić po prostu zagrożenie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, Michał. Jeśli będziecie mieć jakieś pytania, będziecie chcieli, nie wiem, umówić się na jakąś rozmowę z jakimiś tematami, które prowadzimy, to dajcie znać. Marek Małpa, FunnyMoney.pl. I dużo zdrowia wam życzę, jak coś słyszymy się za miesiąc. Dzięki bardzo i do zobaczenia. Cześć.